Łukasza 12, 35 do 46. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak, błogosławieni oni. To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. A Piotr rzekł: Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich? A Pan rzekł: Któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym? Błogosławiony ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli by zaś ów sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem, i zacząłby bić sługi i służebnice, jeść i pić i upijać się. Przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna. Usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. W 12 rozdziale Ewangelii Łukasza znajdujemy najpierw myśl o kwasie. Der Jesus warnt die Jünger vor dem Sauerteig der Pharisäer, der Heuchelei ist. Pan Jezus najpierw ostrzega uczniów przed kwasem faryzejskim, to znaczy przed obłudą. Das ist in den ersten drei Versen deutlich. To w pierwszych trzech wierszach jest wyraźnie. In den Versen 4 bis 7 zeigt er, dass wir keine Angst haben brauchen als Jünger vor dem Menschen. Od 4 do 7 wiersza Pan nam mówi, że nie potrzebujemy bać się ludzi jako jego uczniowie. Der Gedanke zieht sich fort bis Vers 12. I ta myśl jest również kontynuowana do wiersza 12. Dann in Vers 13 bis 15 geht es um die Habsucht. Od 13 do 15 wiersza Pan piętnuje chciwość. Menschen, die uns umgeben, sind durch Habsucht gekennzeichnet. Ludzie, którzy nas otaczają, są charakteryzuje ich chciwość. Habsucht ist auch für uns eine Gefahr. Również i dla nas chciwość wciąż jeszcze jest pewnym niebezpieczeństwem. Wie auch die Heuchelei der Pharisäer. Dokładnie tak samo, jak i ta obłuda faryzejska też jest niebezpieczeństwem. In den Versen 16 bis 21 haben wir die Geschichte von dem reichen Kornbauer. I od 16 wiersza do 21 mamy tutaj o tym gospodarzu takim bogatym i nierozważnym, który myślał tylko o teraźniejszości. Ein Mann, der nur für das Materielle lebt. O człowieku tutaj jest mowa, który żyje tylko dla tych rzeczy materialnych. Und so sind wir auch von Menschen umgeben, die materiell ausgerichtet sind. Również i to ma miejsce dzisiaj. Jesteśmy otoczeni ludźmi, których życie wypełnia materializm. Und es ist eine Gefahr, dass wir auch so denken. Niestety jest to również także i dla nas niebezpieczeństwem, że to myślenie będzie się nam udzielać. In den Versen 22 bis 32 zeigt der Herr, dass wir uns keine Sorgen machen brauchen. Od 22 do 32 wiersza Pan Jezus pokazuje nam, że nie musimy żyć obciążeni troskami. Dieser Abschnitt endet: Fürchte ich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben.
I ten fragment słowa tutaj w 12 rozdziale Ewangelii Łukasza kończy się tym wersem: nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Uczniowie, którzy byli skupieni przy Panu, oni tworzyli, reprezentowali tą pobożną resztkę, która przy Panu była, z Izraela. Und dieser Überrest wird bestehen. Tą resztkę Pan sobie zachowa, zawsze tych pobożnych niewielu. Bis dieses Reich einmal in Herrlichkeit aufgerichtet wird. Aż to królestwo, o którym Pan Jezus tutaj mówi, ono zostanie naprawdę na tej ziemi powołane w chwale widocznej dla wszystkich. Der wusste, diese Verheißung über das Reich war in Israel sehr bekannt. Oczywiście ta obietnica dotycząca samego królestwa w Izraelu była bardzo dobrze znana. Und zwei Jünger, die wollten ja rechts und links neben dem Herrn im Reich sitzen. I uczniowie przepychali się między sobą, kto będzie po prawicy, a kto po lewicy Pana, jak najbliżej jego stołu. Und der macht ihn w tym królestwie. Nur über Golgatha geht der Weg auch ins Reich. Ale Pan Jezus musi im pokazać, że miejsce, czy wstęp do tego królestwa, on wiedzie każdego człowieka przez krzyż Golgoty. Auch wir, Christen der Gnadenzeit, gehören im gewissen Sinne zu dem Reich. Także i my, chrześcijanie czasu łaski, również, jeżeli nimi się staliśmy, należymy do tego królestwa. Zu dem Reich Gottes. Do królestwa Bożego. Dem jemand sich taufen lässt, bekennt sich zum Christentum, ist innerhalb des Reiches Gottes. Człowiek, który da się ochrzcić i wyznaje, że Pan Jezus Chrystus jest jego Panem, natychmiast zostaje włączony w ten obszar. In Vers 33 und 34 sagt er, wir sollen die Zeit in der rechten Weise nutzen. W 33 i 34 wierszu Pan napomina, że powinniśmy po prostu wykorzystywać ten krótki czas, jaki nam zostaje podarowany. Und dann kommt unser Abschnitt. I od tego momentu zaczyna się fragment, na którym chcemy się dzisiaj skupić. Eure Lenden seien umgürtet. Niech biodra wasze będą przepasane. Wir wissen, wir hatten damals im Orient Kleider. Wiemy o tym, że w tamtych czasach na wschodzie czy Bliskim Wschodzie noszono takie luźną odzież. Und wenn sie arbeiteten, dann mussten die Kleider zusammengebunden werden, damit sie nicht hinderlich waren. I ludzie, którzy podejmowali się jakiejś pracy, to po prostu spinali te szaty po to, aby one nie były im przeszkadzające, uciążliwe w wykonywaniu różnych czynności. In Johannes 13 haben wir die Fußwaschung. W 13 rozdziale Ewangelii Jana mamy scenę, jak Pan Jezus obmywa stopy swoich uczniów. Und da sehen wir, dass er sich umgürtet. Widzimy, że Pan się przepasał wtedy, czyniąc to. Und auch wir sollen uns umgürten. A także i my powinniśmy być przepasani. Also das Umgürten ist ein Hinweis auf Dienstbereitschaft. A więc to przepasanie, ono ma obrazowe znaczenie i przedstawia gotowość do wykonywania pracy, posługi. Und so sollten die Jünger auch dienstbereit sein. I uczniowie Pana Jezusa powinni właśnie to wykazywać, być gotowi do służby dla Niego. Jeder, der eine Beziehung zu dem Herrn hat, ist fähig, auch ihm zu dienen. Każdy, kto wkroczył w osobistą relację z Panem Jezusem, jest uzdolniony przez Niego do tego, aby Mu służyć. Petrus schreibt davon, o tym pisze Piotr, dass wir die Lenden unserer Gesinnung umgürten müssen. Pisze, znowu jeszcze bardziej metaforycznie mówiąc, że mają być biodra naszego usposobienia przepasane. Unsere Empfindungen, unsere Gedanken müssen wir im Zaum halten. To znaczy, zarówno nasze uczucia, jak i nasze myśli, one powinny być ogrodzone pewnym ogrodzeniem. Otrzymać się w pewnym obszarze. Die Welt sagt, die Gedanken sind frei. Świat próbuje nam wmówić, że człowiek ma swobodę myślenia we wszystkim, jak chce. Die Schrift sagt, 2. Korinther 10, indem wir jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. A 2. Korintów nas napomina, abyśmy każdą myśl poddawali w posłuszeństwo Chrystusowi. Epheser 6 sagt uns, Efezjan 6 mówi nam, dass wir die Lenden umgürten sollen mit Wahrheit. Że nasze biodra powinny być przepasane prawdą. Also, sie müssen unsere Empfindungen
müssen ausgerichtet sein nach dem Wort Gottes. A więc chodzi o to, aby nasze uczucia, nasze myśli, one były wszystkie mierzone przymiarem Słowa Bożego i w ten sposób po prostu przepasywane. Es gibt einen Teil unserer Gesellschaft, der heute alles sehr locker sieht. Jest część społeczeństwa, w którym żyjemy, które bardzo luźno podchodzi do wszystkiego. Aber das deckt sich nicht mit Gottes Wort. Ale takiego rodzaju podejście człowieka jest po prostu w żaden sposób nie do pogodzenia ze Słowem Bożym. Und was sich nicht mit Gottes Wort deckt, to führt zum Elend. A to, co się nie pokrywa ze Słowem Bożym, jest pełne pozorów i ostatecznie prowadzi do strasznej nędzy. Man folgt einer Fata Morgana. Po prostu jest to fenomen, który polega na tym, że się podąża za pewną wizją jak Fata Morgana. Na pustyni są obrazy pozorne, nieistniejące. Widać piękne rzeczy, człowiek idzie w tym kierunku, ale ostatecznie dowiaduje się któregoś dnia, że nie jest w stanie tego w żaden sposób. Niestety przynosi to wyczerpanie, przynosi to udrękę i śmierć. Die Lampen brennen. Pan mówi, aby też i lampy były, czy świece zapalone. Chodziło bardziej o lampę. Gdy Jan Chrzciciel chodził po tej ziemi, waren die Menschen beeindruckt. Ludzie byli pod wielkim wrażeniem jego służby. Der Mann sprach einfach ganz anders. Po prostu ten człowiek mówił inaczej niż wszyscy. Sein Inneres und Äußeres stimmten irgendwie überein, das merkten die Menschen. Jego zarówno zewnętrzne występowanie, jak i myśli, one po prostu pokrywały się. To było uderzające. Sein Herz brannte für Gott. Jego serce płonęło dla Boga. Und war ein wirksames Zeugnis nach außen. I on był naprawdę bardzo skutecznym narzędziem, jeżeli chodzi o działanie na zewnątrz wobec ludzi. Das erste ist, dass unsere Herzen selber brennen müssen für Gott. To oznacza i dla nas, że nasze serca najpierw muszą zapłonąć dla Boga. Wie macht man das? Jak to się czyni? Indem man sich immer wieder mit Gottes Wort beschäftigt. Człowiek musi zajmować się Słowem Bożym, jego serce zostanie rozpalone. Jeder Dienst beginnt im Heiligtum. Każda jedna służba dla Boga, ona zaczyna się w świątyni. Wir kommen erst zusammen. Najpierw zgromadzamy się, aby opowiadać śmierć Pana, tak jak tu. Das ist in unseren Herzen im Heiligtum. Im himmlischen Heiligtum. Wtedy nasze serca są w świątyni przebywają, oczywiście wewnętrznie. Und da sehen wir die Größe Gottes. Którym oglądamy wielkość Boga. Und das motiviert uns. I to powoduje, że wzbudza to w naszych sercach motywy do działania. Auch ein Licht zu sein. Aby też być światłem. Wir sind stellungsmäßig Licht. Co do stanowiska, jakie zostało nam podarowane przez Pana, nie jesteśmy, ale... Wir sollen auch Licht verbreiten. Ale chodzi też o to, abyśmy naprawdę czynnie byli w stanie to światło rozpowszechniać, czy roztaczać. Und wir brauchen auch Licht für uns selber. I jeszcze i dla nas samych, my też potrzebujemy światła. Musimy wiedzieć, jak i co. Welches Lied soll ich vorschlagen? Jaką pieśń mam na przykład? Soll ich warten? Czy mam czekać, czy nie? Soll ich den Abschnitt lesen? Czy miałbym ten fragment przeczytać lub nie? Soll ich warten? Mam czekać? Ja, Übungen, die uns beschäftigen. Ale to są takie ćwiczenia, które na przykład w zgromadzeniu nas zajmują. Da brauchen wir die Abhängigkeit vom Herrn? Potrzebujemy w tych myślach zależność od Pana. Der Geist wird immer in einer gewissen Ordnung und Ruhe uns die Gedanken vorstellen. Duch Święty pragnie nam poddawać myśli w pewnym uporządkowaniu i w pokoju, jedna za drugą. Und mehr wir uns in eine Sache vertiefen. I im więcej zagłębiamy się w jakąś rzecz w Słowie Bożym, umso tiefer können auch unsere Empfindungen sein. Tym głębsze mogą być nasze odczucia. Und je mehr unsere Empfindungen zunehmen, umso größer kann auch die Anbetung sein. A im głębsze stają się nasze uczucia wobec Pana, tym pełniejsze nasze uwielbienie wobec Niego. Wir sollen Menschen gleich sein, die auf ihren Herrn warten. Mamy być podobni do ludzi, którzy oczekują Pana swego, mówi 36 wiersz. Der Herr war doch hier bei ihnen, oder? Ale Pan był przecież tu wśród nich, czy nie, tak? Warum sollten sie solche sein, die auf ihren Herrn warten? Dlaczego oni mieli być takimi, którzy czekają na swego Pana? Ja, wir haben ja gesagt, die Jünger stellen den Gläubigen Überreste.
Mówiliśmy już o tym, że ci uczniowie, oni przedstawiali tą pobożną, wierzącą resztkę w niepobożnym Izraelu. Der Herr würde sie verlassen. Pan miał być tym, który ich wkrótce opuści. Und der Herr würde für sie ein Gegenstand des Glaubens sein. I zapowiadał im tych słowach, że stanie się dla nich przedmiotem wiary, bo nie będą go mieć między sobą fizycznie. Er würde irgendwann aufbrechen von der Hochzeit. Ale któregoś dnia powróci z wesela. Wieso Hochzeit? Jak to z wesela? To znaczy na wesele się udał. Viele von uns kennen sicherlich die Hochzeit des Lammes, Offenbarung 19. Wielu z nas zna to pojęcie, wie co to znaczy wesele baranka, opisane w 19 rozdziale Księgi Objawienia. Bardzo piękne wydarzenie. Theoretisch, ale heute der Jesus wiederkommt nach 1. Thessalonicher 4. Teoretycznie, według 1. listu do Tesaloniczan 4, Pan Jezus mógłby spełnić swoją obietnicę i przyjść jeszcze dziś. Dann werden wir entrückt. Wtedy byśmy byli wzięci do Niego. Am Richterstuhl des Christus werden wir offenbar. Wtedy stanie się to, co jest zapowiedziane jako sądowa stolica Chrystusowa. Bo tam objawią się wszystkie nasze czyny, które dokonaliśmy. Manche haben bei diesem Gedanken Furcht. Niektórzy, gdy zajmują się tą myślą, to przenika ich bojaźń. Nein, für alles Negative ist der Jesus, der Richter ist, gestorben. Brauchen wir keine Furcht zu haben. Ale musimy wiedzieć, że za wszystkie rzeczy, które negatywne pojawiły się w naszym życiu, Pan Jezus zapłacił najwyższą cenę i nie musimy się ostatecznie bać. Offenbar werden kann man vielleicht auch vergleichen mit dem Sachverhalt, wenn wir zum Gericht müssen. Mit? Mit dem Sachverhalt, wenn wir zum Gericht müssen. Es kann sein, dass wir mal zum Gericht müssen. Mogłoby się zdarzyć na przykład, żebyśmy byli wezwani przed sąd. Da müssen wir uns ausweisen, wer wir sind. To musimy tam, przed tym sądem, po prostu okazać naszą tożsamość. Kim jesteśmy? Personalausweis vorlegen. Musimy przedstawić dowód osobisty. Wird das überprüft? Sprawdza się. So werden wir offenbar, nicht? W ten sposób jesteśmy od tego momentu jawną osobą. Wiadomo, kto to jest. So werden wir im Richterstuhl des Christus auch offenbar. I podobnie się stanie przed sądową stolicą. Aber das Schöne ist, dass wir alles mit den Augen des Herrn dann sehen. Ale to, co jest piękne, najpiękniejsze dla nas, że w tym miejscu najpóźniej wszystkie sprawy będziemy widzieli takimi oczyma, jakimi spogląda na nie Pan. Und dann kommt die Hochzeit des Lammes, Offenbarung 19. Wtedy, przechodząc przez tą stację, dochodzimy do tego miejsca, gdzie jest wesele baranka. Die Braut ist praktisch in völliger Übereinstimmung wtedy, mit dem Bräutigam. Wtedy ta oblubienica barankowa będzie w doskonałym stanie wobec swego oblubieńca. Aber jetzt spricht er davon, dass er von der Hochzeit aufbrechen wird. Ale tu jest, nie jest napisane o pójściu na wesele, tylko o przyjściu tego Pana, gdy powróci z wesela. Die Gläubigen in der Gnadenzeit werden mit dem Herrn aufs Innigste verbunden sein. Wierzący z czasu łaski obecnego będą z Panem rzeczywiście najściślej powiązani. Die alttestamentlichen Gläubigen sind die Gäste bei der Hochzeit. Ale starotestamentowi wierzący w tym miejscu weselnym będą w charakterze gości, a nie oblubienicy. Und alle kommen wieder zusammen auf diese Erde. Ale wszyscy, jedni i drudzy, przyjdą ponownie na tę ziemię. Und dann wird der Jesus Christus eine Liebesbeziehung zu dem gläubigen Überrest, der dann noch hier auf der Erde lebt. I wtedy właśnie przychodząc, Pan Jezus okaże swoją miłość wobec oczekujących ich pobożnych z Izraela, którzy będą w tym trudnym czasie żyć na ziemi. Davon spricht zum Beispiel das Hohelied. O tym na przykład mówi Pieśń nad Pieśniami. Gott hat souverän in sich selbst alles zuvor bestimmt. Bóg suwerennie, według swojego zamysłu, wszystko po prostu ustalił przebieg tych różnych wydarzeń. Auch dass Israel in die Segnung eingeführt. Ale również i to postanowił, żeby ponad wszelką niewierność ludzką, jednak Izrael w formie tej resztki został wprowadzony do tych błogosławieństw królestwa. Also die heimliche Hochzeitsfeier wird verlassen. A więc on opuści to wesele niebiańskie. Und diese Jünger sind hier ein Bild des Überrestes, die erwartet ihn von dieser Hochzeit. A ci uczniowie, wśród których on te słowa wypowiada, są reprezentantami tej pobożnej resztki, którą ostatecznie Pan Jezus
zastanie, przychodząc z wesela w przyszłym czasie. Johannes ist ja ein beeindruckender Mann gewesen. Johannes. Der Täufer. Jan Chrzciciel był człowiekiem, który naprawdę wywierał ogromne wrażenie na ludziach, którzy go słuchali. Er sagt, meine Freude ist erfüllt. I on mówi któregoś razu, takiej radości doznaję w całej pełni. Ich bin erfreut des Bräutigams. Jaka to była radość? Ta bycia przyjacielem oblubieńca. Der die Braut, der ist der Bräutigam. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, mówi Jan. Ich bin nur der Freund des Bräutigams. Ale ja jestem przyjacielem oblubieńca. Aber er hatte seine ganze Freude. Ale on miał w tej pozycji całą swoją radość, patrząc na Pana. An dem Herrn gefunden. Tam jego oczy spoczywały na tym, który jest oblubieńcem. Na Panu. Der wird also kommen und anklopfen. O nim czytamy, że gdy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Man kann auch eine Tür erbrechen, nicht mit so einem Brecheisen. Drzwi można otwierać w różny sposób. Można się posłużyć na przykład łomem do wyważania drzwi. Macht er ja nicht. Tego nigdy Pan nie robi. Er ist immer vornehm. On jest zawsze edel. On jest zawsze szlachetny i po prostu usposobiony czcigodnie. W każdym działaniu. Puka. Bei wem? U kogo? Bei den Knechten. U sług? Puka? Pan? Welch eine Demut, nicht? Jakżeż niesamowita pokora. Erst er könnte einfach reingehen. Przecież jako Pan mógłby zażądać, otwierajcie i wchodzi. Er klopft an. Nie? Ausdruck seiner Persönlichkeit. To jest wyraz jego wewnętrznego usposobienia, jakim on jest. Und dann wünscht er, dass die Knechte ihm sofort öffnen. Ale życzy sobie tego, oczywiście pukając, że jego słudzy, którzy są sługami, otworzą mu natychmiast. Dann sagt er, glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. I mówi dlatego te słowa. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Was ist wachen? Co to jest czuwanie? Wachen ist genau beobachten, ob sich etwas verändert. Czuwanie to bardzo baczna obserwacja okoliczności. Zmieniło się coś albo nie? Und wenn etwas Gefahrvolles kommt, sofort alarm geben. I wiemy o tym, że taka osoba czuwająca, jak dostrzega, że coś niebezpiecznego się dzieje w otoczeniu, natychmiast jest czujna i zauważa to. Sind wir wachende Knechte? Ale czy my jesteśmy czuwającymi sługami? Sehen wir Gefahren? Widzimy niebezpieczeństwa? Sind wir bereit, Maßnahmen zu ergreifen? Czy jesteśmy gotowi, aby natychmiast przedsięwziąć różne środki, które są potrzebne w reakcji na sytuację? Aber ganz besonders geht das Wachen im Blick auf das Wiederkommen des Herrn. Ale szczególnym rodzajem czuwania jest czuwanie w oczekiwaniu na przyjście powtórne Pana Jezusa. Und er sagt, dieser wachende Knecht ist ein glückseliger Knecht. Dlatego Pan Jezus mówi, że ten czuwający sługa, którego Pan tak zastanie, on jest błogosławionym. Je mehr der Knecht sich mit dem Wiederkommen des Herrn beschäftigt, umso glücklicher wird sein Herz. Im więcej sługa zajmuje się przyjściem swojego Pana, wyczekuje go, tym szczęśliwsze jest jego serce. Und wenn ein Herz mit dem Herrn Jesus erfüllt ist, dann sehnt es sich immer mehr, auch mit ihm vereinigt zu werden. Jeżeli rzeczywiście serce jest wypełnione jego Panem, tego sługi, to on po prostu ma tęsknotę, żeby go zobaczyć, żeby przyszedł w końcu. Und was macht er dann? Co on wtedy czyni? Der sagt, Pan Jezus mówi, ich sage euch, er wird sich umgürteln und sich zu Tisch legen. Naprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Vorher wurden wir ermahnt und zum Gürteln. Wcześniej byliśmy napominani, aby się przepasać. My, przez Pana byliśmy dienstbereit zu sein. Abyśmy mieli gotowość do służby. Hier ist er, derjenige, der sich umgürtelt. Ale tu Pan sam się przepasuje jak sługa, który usługuje swoim sługom. Und wem dient er? Komu on służy? Er dient seinen Knechten. On służy swoim sługom. Was ist das für ein Herr? Jakiż to jest Pan? So was hat auf der Erde noch nicht gegeben, oder? Takiego czegoś nie widziano na tej ziemi. Wird es auch nicht geben. Danke. Der hier vor uns steht, ist der Mann nach 2. Mose 21.
Ten, który tutaj stoi przed naszymi oczyma, jest człowiekiem opisanym w 2 Mojżeszowej 21. Ich liebe meinen Herrn. To jest prawdziwy sługa, który mówi, kocham mojego meine pana, Kinder, moją żonę i moje dzieci i nie chcę wyjść na wolność. Will nicht frei ausgehen. Nie chcę wyjść na wolność. Dann heißt es hinterher. Tam jest na koniec napisane, dieser Mann, der so etwas sagt, że człowiekowi, który tak mówi wobec er soll dienen auf ewig, to będzie służył na wieki, na zawsze. So wird er den Glaubenden, den Knechten, auf ewig dienen. I tak i on będzie służył wierzącym, tym, którzy byli jego sługami na zawsze. Die und mir. Tobie i mnie. Da steht hier. Tutaj jest napisane. Unser Dienst ist dann zu Ende. Nasza służba się zakończy w tym miejscu. Das heißt, der Dienst unter schweren Umständen. A więc służba w trudnych i niesprzyjających okolicznościach tej ziemi. Aber im ewigen Zustand werden wir dennoch dienen. Ale w wiecznym stanie będziemy jednak służyć aber Panu. Der Charakter wird dann völlig anderer sein. Ale to już nie będzie w trudach służba. Będzie zupełnie miała inny charakter. Wir werden dem Herrn und Gott dem Vater Lob, Dank und Anbetung darbringen. Będziemy Panu i Bogu naszemu Ojcu zanosić chwałę, cześć, dziękczynienie. To będzie przedmiotem. Hier wird einfach gesagt, dass der Herr uns bedienen wird. Ale tu po prostu jest napisane, że przystąpiwszy będzie im usługiwał, czy nam. Er wird auch hinzutreten. On przystąpi. Er kommt uns gewissermaßen ganz nah. To znaczy, bardzo blisko podejdzie. Es ist ihm nicht zu schwer. Nie jest mu to za ciężkie. In uns selbst waren wir nichts. Nasz samych byliśmy nikim dla niego. Und doch bedient er uns. A jednak uczynił nas tymi, którym będzie usługiwał. Psalm 14 sagt, da ist keiner, der Gott suchen. Psalm 14 utwierdza nas w tej myśli, że nie było nikogo, kto by szukał Boga. Die Menschen waren alle gleich. Wszyscy ludzie grzeszni są tego samego pokroju. Aber Gott ist ganz anders. Ale Bóg jest zupełnie inny. Der Jesus ist ganz anders. Pan Jezus jest zupełnie inny. Kommen, um zu dienen. Przychodzą, aby służyć. Um die Liebe Gottes völlig zu offenbaren. I aby objawić miłość Boża, Bożą w całej pełni. Vers 38. 38 wiersz. Wird von der zweiten und dritten Wache gesprochen. Mówi o drugiej albo trzeciej straży. Damals hatte man die Zeiteinteilung, dass man die Nacht in 4 gleiche Zeitabschnitte wohl einteilte. W tamtych czasach czas trochę mierzono inaczej. Noc była podzielona na 4 równe części. Kommt er denn mehrmals? Jak to Pan przyjdzie wielokrotnie? Er kommt nur einmal auf die Erde. Nie, raz. Wenn wir entrückt werden, dann kommt er nicht auf die Erde, nicht? Raz na tą ziemię przyjdzie. Gdy mowa jest o zabraniu wszystkich wierzących z tej ziemi, to Pan Jezus nie przyjdzie wtedy na ziemię. Dann ist die Vereinigung in Wolken. Wtedy to powiązanie wierzących z przychodzącym Panem będzie w obłokach się miało miejsce. Tak to warum spricht der Herr hier von verschiedenen Nachtwachen, wo er kommt? A dlaczego Pan Jezus tutaj mówi o różnych strażach nocnych? Er will dir und mir deutlich machen. On chce po prostu przez to uzmanić tym uczniom, że es kann lange dauern. Że to może długo trwać. Aber gib den Gedanken nicht auf, ich komme wieder. Ale mówi, nie porzucajcie tej myśli, na pewno przyjdę. Eine ganz gefährliche Waffe des Feindes ist Resignation. Bardzo, bardzo niebezpiecznym narzędziem czy bronią wroga naszych dusz jest po prostu doprowadzanie nas do rezygnacji. Je länger die Nacht ist, im dłuższa noc, so dunkler wird sie, tym ciemniej, so kälter wird sie, tym zimniej. Und wir werden immer müder, nicht? I jesteśmy coraz bardziej zmęczeni czuwaniem w nocy. Der Herr ermutigt uns. Pan chce nas podnieść na duchu. Wach, wach, wach. Czuwaj, czuwaj, czuwaj. Er sagt, glückselig sind. I mówi, błogosławieni są ci cudzy. Das Wachen auf den Herrn und sein Wiederkommen erwarten ist das Gebot der Stunde. A więc czekanie na swego Pana, bycie czujnym, to jest to przykazanie Pańskie na ten czas. In Vers 37 haben wir gesehen, glückselig jene Knechte. W 37 wierszu widzieliśmy, jak Pan mówi, błogosławieni obi słudzy. Hier heißt es, glückselig sind sie.
A tutaj błogosławieni oni w 38. Wir sind nicht alleine, sondern es sind Knechte neben uns. Nie jesteśmy sami na drodze wiary. Są współsłudzy obok nas. Wenn der eine einschläft, jeżeli jeden zasypia, kann der andere ihn wecken, ermuntern. Drugi może go pokrzepić, może go zbudzić. Wstawaj. Matthäus 25 sind die 10 Jungfrauen. W 25 rozdziale Ewangelii Mateusza mamy opisane 10 panien. 10 Sie gehörten alle zu dem Reich. Sie hatten ein christliches Bekenntnis. 10 dziewic. Proszę. Bitte? Sie hatten ein christliches Bekenntnis. One wszystkie przyznają się do chrześcijaństwa. 5 waren töricht und 5 waren klug. Ale jednak różniły się między sobą. 5 z nich było mądrych, a 5 z nich głupich. Die Klugen, die hatten eine innere Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus. Sie hatten einmal gesagt, o Gott sei mir dem Sünder gnädig. Te 5 mądrych przedstawiało tę część, którzy przyszli do Pana Jezusa, mieli z Nim osobistą relację przez pokutę, bo mówili do Niego, Boże, bądź nam miłościw. Ale wszystkie zasnęły. A więc zewnętrznie żadnej różnicy. To können auch wir alle einschlafen. Deshalb ist wichtig, uns gegenseitig zu ermuntern. A więc można zasnąć. Z tego powodu jest tak bardzo ważne, abyśmy się wzajemnie pokrzepiali na drodze wiary. In Vers 39 haben wir ein Bild aus dem täglichen Leben. W 39 wierszu mamy pewien obraz codziennego codzienności naszej. Da ist also ein Mann, der ein Haus eindringen will. A więc jest tutaj taki człowiek, który chce wtargnąć do domu. Der Hausherr hätte das nicht erlaubt, wenn es gewusst hätte. Ale gospodarz, gdyby o tym wiedział, to by absolutnie nie dopuścił do tego. Der hat also nicht gewacht. Der Hausherr hat also nicht gewacht. Ale tu jest myśl taka z tym powiązana, że ten gospodarz nie będzie wiedział o tym i nie czuwał. Jetzt kommt die Schlussfolgerung in Vers 40. W 40 wierszu wniosek z tego. Auch ihr seid bereit. Wy bądźcie gotowi. Czekajcie. Dienstbereitschaft hatten wir schon in Vers 35. Jeżeli chodzi o gotowość do służby, mieliśmy już ją wymienioną w 35 wierszu. Dieser Gedanke tritt hier wieder vor uns. Ale ta myśl gotowości, ona znowu się pojawia tutaj, w 40. Er soll uns also nicht verlassen. Ona ma nas nie opuszczać. Denn jener Stunde, wo ihr nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Ponieważ o godzinie, której się nie spodziewacie, przyjdzie Syn Człowieczy. Tak Pan Jezus zapewnia. Welchen Eindruck vermittelt dieser Vers? Jakie uczucia wzbudza w nas ten wiersz? Genau das, was wir bei den 10 Jungfrauen sehen. Alle schlafen ein. Dokładnie podobną rzecz widzimy, jak w tych przypowieści o Pannach. Wszystkie zasnęły. Wer spricht heute noch in der Christenheit vom Wiederkommen des Herrn Jesus? Kto dzisiaj jeszcze w chrześcijaństwie mówi tak wyraźnie o przyjściu Pana Jezusa? In der allgemeinen Christenheit hörst du so einen Gedanken nicht mehr. Ogólnie, w szeroko pojętym chrześcijaństwie, nie słyszysz takiej myśli. Die Menschen sagen, lass uns essen und trinken, denn morgen sterben. Raczej słyszymy coś innego. Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Lass uns die Gegenwart genießen, alles andere interessiert mich. Zajmijmy się teraźniejszością. Dniem codziennym, tym, co jest teraz. Reszta nieważne. Jetzt Vers 41 spricht Petrus, Herr, sagst du dieses Gleichnis im Blick auf uns oder auch auf alle? W 41 wierszu Piotr pyta, Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich? Es ist schön, wenn wir Fragen haben. Jest to piękna rzecz, jeżeli mamy pytania. Ein normales Christenleben ist gekennzeichnet davon, dass man Fragen hat. Normalne życie chrześcijańskie również i tym się charakteryzuje, że człowiek ma pytania i je wyraża. Denn bei dem Erforschen des Wortes Gottes kommen immer Fragen auf. Dlatego, że jak człowiek czyta Słowo Boże, to naprawdę wzbudza to w nas różne refleksje i pytania. Petrus hatte den Mut, den Herrn zu fragen. Piotr był człowiekiem dosyć odważnym i pytał. Dann ist auch für uns schön, wenn wir den Herrn fragen, wenn wir Fragen haben. Dla nas jest to dobry przykład, abyśmy pytali Pana, jak mamy pytanie. Und jetzt antwortet der Herr. I Pan odpowiada. Geht er eigentlich auf die Frage ein? Ale czy on właściwie odnosi się tak wprost do tego pytania? Nicht. Nie? Oder doch? A może jednak? Wir gucken uns mal den Abschnitt an. Przyjrzyjmy się temu fragmentowi. Er sagt,
Wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den sein Herr über sein Gesinde sitzen wird? Pan zaczyna pytaniem. Któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym? Das Thema wird offensichtlich zunächst einmal fallen gelassen. Wydaje się, że Pan odchodzi od tematu najpierw. Denn es geht jetzt nicht mehr um den wachenden und den Herrn erwartenden Knecht. Bo nie chodzi tutaj już o tego czuwającego i oczekującego Pana sługę. Sondern es geht um etwas anderes. Chodzi jakby o coś innego. Der sagt, wer ist nun? Pan zadaje pytanie, kto jest? Bin. Petrus hat eine Frage gestellt. Piotr zadał pytanie. Und der Herr stellt jetzt auch eine Frage. A Pan zaczyna pytanie. Und was sucht der Herr? Ale czego chce Pan? Czego, ein Verwalter. O co mu chodzi? Pan szuka tym pytaniem zarządcy. Was ist ein Verwalter? Kto jest tym szafarzem, tym zarządzającym? Ein Verwalter ist ein Mann, der das Vermögen eines anderen sichern muss und vermehren soll. Taki szafarz, czy taki zarządca dobry, to jest ktoś, kto czuwa nad czyimś majątkiem powierzonym przez kogoś, po to, aby go zachować i pomnożyć. Dieser Verwalter soll darüber hinaus treu sein. Taki szafarz musiał się charakteryzować wiernością. Untreu war damals auch schon Tagesthema. Niewierność była również w tamtych czasach już tematem dobrze znanym. Paulus sagt an Timotheus, dieses vertraue treuen Leuten an, welche tüchtig sein werden, andere zu lehren. Paweł poucza Tymoteusza, to wszystko powiesz ludziom wiernym, którzy będą zdolni innych nauczać. Erste Linie ist die Treue zum Herrn. Więc w pierwszym rzędzie ważna jest nasza wierność wobec Pana. Nicht die Intelligenz. Nie wcale inteligencja nasza. Oder eine Redegabe. Albo jakiś dar takiego retoryki, czy takiego właściwego wypowiadania się. Eine Liebe zum Herrn und der Wunsch, ihm Ehre zu machen. Nie. Chodzi o to, że w pierwszym rzędzie ważna jest miłość do Pana i to życzenie, aby Jemu oddać cześć w naszym życiu. Und treu kann jeder sein. A wiernym może każdy być. Und jeder von uns, wie wir im Raum sind, hat etwas zu verwalten. A każdy w tym pomieszczeniu, kto teraz słucha tych słów, ma coś powierzone w zarząd. Auch für den Herrn zu verwalten. Także i dla Pana. Die zweite Eigenschaft, die der Verwalter haben soll, ist, er soll klug sein. Druga rzecz, która powinna charakteryzować każdego zarządcę i szafarza, to to, że będzie mądry. Wir sollen klug sein wie Schlangen. Mamy być mądrzy i przebiegli w tej służbie jak węże. Dem Herrn, dem wir dienen, das ist unser Schöpfer. To jest Pan, któremu służymy, to jest stwórca wszystkiego. Der uns den Verstand gegeben hat. On dał nam rozum. Aber der Verstand ist nicht die oberste Instanz. Ale rozum nie jest najwyższą instancją. Sondern das Wort Gottes. Lecz Słowo Boże, które jest nad nim. Bestehen in Gefahr. Jesteśmy naprawdę w niebezpieczeństwie. Wenn wir gefühlsbetont veranlagt sind, unserem Gefühl mehr Raum zu geben. Wenn wir? Gefühlsbetont veranlagt sind. Jeżeli jesteśmy takimi ludźmi bardzo uczuciowymi, to niestety jesteśmy w niebezpieczeństwie, że to nasze uczucia będą nami kierować. Wenn wir verstandesmäßig mehr orientiert sind. Ale jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy bardziej orientują się w takim pragmatycznym podejściu do sprawy, kann es sein, dass wir den Verstand überbewerten. To może się zdarzyć, że przeceniamy nasze zdolności rozumu. Wir wollen alles mit dem Verstand erklären. Chcemy wtedy wszystko rozumowo wyjaśnić. Und das führt in die Sackgasse. To niestety, ale prowadzi do ślepej uliczki. Gott ist unendlich groß. Bóg jest nieskończenie wielki. Und sein Wort ist auch unendlich groß. I Jego Słowo również jest nieskończenie wielkie. Selbst die Schöpfung ist letzten Endes nicht erklärbar mit dem Verstand. Nawet samo stworzenie, Jego wszystkie niuanse nie są do wyjaśnienia rozumem ludzkim. Also das Wort Gottes muss die Grundlage sein. A więc Słowo Boże unter der Leitung des Heiligen Geistes. Pod działaniem Ducha Świętego musi być
tym, co wyjaśnia ostatecznie wszystko ponad rozumem i uczuciami. Dieser Mann würde von dem Herrn über sein ganzes Gesinde gesetzt werden. Ale ten człowiek, ten szafarz, o którym tu mowa, on będzie ustanowiony nad czeladzią. Dieser Mann hat jetzt eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Ten mąż otrzymał od Pana bardzo odpowiedzialne zadanie. Und indem man eine Gabe tätig wird, i gdy dar, którym obdarował go Pan, będzie czynnie używany, hat sie eine leitende Funktion. To wtedy otrzymuje taką zwierzchnią, przewodniczą funkcję. Die Schrift sagt 1. Korinther 14, die einen las reden, die anderen las urteilen. 1. Koryntów 14 mówi, niech mówią, a inni niech oceniają. Es geht hier nicht um den Rang. Tu nie chodzi tak bardzo o hierarchię. Sondern es geht um eine Aufgabe, die als treuer Verwalter wahrgenommen werden soll. Lecz chodzi bardziej o zadanie, by jako szafarz przyjąć to dobro, które jest powierzone w zarządzanie. Wir haben die Eigenschaften des Verwalters betrachtet. Już rozważaliśmy te cechy charakteryzujące takiego szafarza. Und jetzt wird die Zielsetzung deutlich. I teraz jest nam przedstawiony cel tego działania. Er soll Nahrung geben. On ma dawać wyżywienie, pokarm w czasie właściwym. Was bedeutet Nahrung? Co oznacza pokarm? All das, was mir Kraft und Freude gibt, die Gedanken Gottes praktisch zu verwirklichen. W tym przenośnym znaczeniu chodzi o to, że to jest wszystko to, co mi daje moc i radość w rozumieniu myśli podawanych przez Boga. Das wird jetzt wieder mit Ergänzungen versehen zur rechten Zeit. Ta wypowiedź ona ma jeszcze swoje uzupełniające tutaj dopowiedzi. Przede wszystkim to ma to wyżywienie w czasie właściwym być podawane. Wir haben ja ein Baby bei uns, nicht? Mamy maluszka tutaj przy sobie. Akurat go nie ma w tej chwili. Es braucht Ruhe. Es braucht Zeit. On potrzebuje spokoju. To potrzebuje czasu. Es braucht andere Nahrung, wie wir. Potrzebuje innego pokarmu niż my. Das muss man berücksichtigen. Musimy umieć to zrozumieć i uwzględnić. Wir können keinem kleinen Kind Schnitzel geben, nicht? Nie możemy zaproponować kotleta takiemu małemu niemowlaczkowi. Schnitzel ist natürlich sehr gut, sehr nahrhaft. Bardzo dobre i pożywne są kotlety, aber völlig ungeeignet für so ein Kind. Ale kompletnie niestosowne do wykarmienia takiego so dziecka. Ist auch im geistigen dziecka. I dokładnie tak samo jest w życiu wir müssen den Kindern dzieciom trzeba die richtige Speise geben. Dać odpowiedni pokarm. Wir haben doch was anzubieten, oder? Mamy przecież co zaoferować, czy nie? Ich freue mich immer, wenn ich in Häuser komme, wo der Vater das Wort Gottes liest und darüber spricht. Jakież to jest piękne, jeżeli mogę odwiedzać różne domy i widzę ojców, którzy otwierają swoje Biblie przed dziećmi, z nimi czytają i im to wyjaśniają. Er kennt seine Kinder. Taki ojciec zna swoje dzieci. Und weiß aufgrund des Alters und der Veranlagung, wie er dem Einzelkind begegnet. I wie z powodu znajomości wieku każdego z nich oraz ich usposobienia takiego osobistego, jak przemówić do każdego z nich. So machen wir es im natürlichen Leben, tak, so dokładnie so robimy, tak dokładnie robimy w naturalnym naszym obejściu z ludźmi, życiu i tak samo musimy przenieść te sprawy na życie duchowe. Das heißt, zur rechten Zeit und die angemessene Nahrung. A więc właściwy pokarm i we właściwym czasie podany. Der redete so, wie sie es zu hören vermochten. Pan, jest napisane w innym miejscu, tak mówił, jak byli w stanie słuchać. Und er sagt dann, glückselig jener Knecht. Ale Pan zapewnia, błogosławiony jest ów sługa, który to czyni. Wieder voller Freude ist dieser Knecht. Znowu mamy sługę, który jest pełen radości. Immer wenn wir etwas tun, was den Herrn ehrt. Co to znaczy dla nas, że za każdym razem, gdy czynimy to, czego Pan od nas oczekuje, wtedy bringt das auch für uns Freude. Wtedy to wnosi radość do naszych serc. Wir machen das ja nicht zum Selbstzweck, sondern zur Ehre des Herrn. Nie czynimy tego dla nas, dla naszej radości, tylko dla Pana, ale Pan daje radość. Und er würde sich ganz besonders freuen, wenn er uns
so sehen würde, wenn er wiederkommt. I on szczególnie będzie się radował tym, jeśli zastanie nas tak czyniącymi, jak przyjdzie. Die gute Nahrung zur rechten Zeit, angemessen Maß weitergegeben, weckt und stärkt das Verlangen auf den wiederkommenden Herrn. Dobry pokarm podany we właściwym czasie budzi i wzmacnia oczekiwanie w ludzie Bożym swojego Pana. Somit steht dieser Gedanke durchaus im Zusammenhang mit dem Gedanken, den wir vorher vor uns hatten. Z tego powodu ta myśl tutaj, ona naprawdę bardzo mocno jest powiązana ze wszystkim, co poprzednio rozważaliśmy o przyjściu Pana. Und er sagt jetzt nicht, Pan mówi, nie mówi teraz. Robert ist der Mann welcher. To jest Robert, tym mężem. Können wir gut verstehen, nicht? Możemy tak rozumieć to dobrze. Wir als Brüder, die das Wort verkündigen, hätten es ja viel einfacher. Noch einmal. Wir, die wir das Wort verkündigen, hätten es ja viel einfacher. My, którzy głosimy Słowo Boże za kazalnicy, mielibyśmy dużo prostsze zadanie. Wenn wir wissen, Robert hat den Auftrag, heute über den und den Abschnitt zu sprechen. Wäre die Sache klar. Nie byłoby to prostsze, gdybyśmy wiedzieli, Robert ma mówić. Już jest zaplanowane, on ma się tym zająć, my sobie siądziemy spokojnie. Aber so sind wir alle in der Übung, nicht vor dem Herrn. Ale my tego nie wiemy, Pan tego nie wymieniał w ten sposób i dlatego jesteśmy wszyscy w pewnym duchowym stanie ćwiczenia przed Panem. Kto to będzie i co powie? Und er stellt das in eine Frage. Pan zadaje pytanie. Wer ist denn nun? Kto jest? Kto jest tym sługą? Kann man so vorstellen, als er das so gesagt hat, nicht, dass er jeder einzelne seine Jünger angeguckt hat. Mogę sobie wyobrazić, że gdy Pan zadał to pytanie, któż jest tym wiernym i roztropnym sługą, to trochę rozglądał się między swoimi uczniami i każdemu patrzył w oczy. Und durch diese Frageform macht er auch deutlich, ale przez to, że stawia takie pytanie, jednocześnie uzmysławia im, jeder einzelne ist dazu fähig. Że każdy jeden ma być, czy jest do tego zdolny. Wir haben uns mit dem Titusbrief beschäftigt, nicht? Na przykład zajmowaliśmy się dopiero listem do Tytusa. Die älteren Frauen hatten eine ganz besondere Aufgabe, die jüngeren zu ermuntern. I widzieliśmy w tym, że Pan da powierzył mu szczególne zadanie, aby przynosić zachętę również i młodszym braciom. Es ist ja nicht nur gegeben, Wissen zu vermitteln. Ale ważne jest to dla nas, że nie chodzi o to, żebyśmy tylko dzielili się po prostu z zakazalnicy wiedzą. Sondern es geht ja darum, dass das Verhalten verändert wird zum Guten. Lecz chodzi o to, by postępowanie poszczególnych wierzących, odbiorców słowa, było zmieniane ku dobremu. Er wird diesen Knecht besonders belohnen, sagt er 44. Pan zapewnia, że szczególnie wynagrodzi takiego sługę. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go na całym imieniu swoim. Selbst auf dem letzten Blatt der Bibel haben wir noch den Hinweis nicht. Na ostatniej stronie Biblii nawet mamy jeszcze to zapewnienie. Lesen wir einfach den Przeczytamy po prostu ten wiersz. Objawienie. 22. 12. Wiersz 12. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Am Richterstuhl des Christus, przy tej sądowej stolicy Chrystusowej, o której mówimy, wird auch Lohn verteilt. Będzie również mowa o zapłacie. Tam będzie udzielona zapłata. Wenn ich etwas tue, jak coś czynię, wozu ich überhaupt keinen Auftrag habe, czynię, do czego nie zostałem powołany w ogóle przez Pana, kann er mir keinen Lohn geben. To on nie płaci za takie rzeczy. Aber wenn ich das tue, was er mir sagt, Ale jeżeli dokładnie czynię to, co on mi zlecił, z całą pewnością da zapłatę. Und dieser Lohn wird einmal am Hochzeitskleid der Braut sichtbar werden. I piękną rzeczą jest, że ta zapłata będzie widoczna w formie ozdoby na sukni ślubnej oblubienicy. Denn dieses Brautkleid ist gebildet aus den gerechten Taten der Heiligen. Bo Słowo Boże przedstawia to obrazowo, że ta suknia oblubienicy, ona jest utkana z dobrych czynów miłości wobec Pana. Aber es wird auch seine Darstellung im Reiche finden. Ale również i ta myśl, ona będzie miała swoje miejsce w czasie tysiącletniego królestwa. Es wird im Reich Verwaltungsaufgaben auch für uns geben. Dlatego, że w tym królestwie
Będą również i zadania zarządzania dla nas rozdzielane. Das ist das, wovon der Herr spricht. To jest to, o czym Pan rzeczywiście tutaj mówi. Vers 45. 45. wiersz. Da sagt auf einmal der Knecht, mein Herr zögert sein Kommen hinaus. Pan mówi, co by było, gdyby usługa rzekł sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem. Er sagt nicht, Jesus Christus kommt nicht wieder. On nie mówi, że Jezus Chrystus nie przyjdzie ponownie. Heute in der Welt, wenn du sagst, Jesus Christus kommt wieder, dann verlachen sie dich. Jeżeli ty powiesz dzisiaj w świecie, zaczniesz głosić tak między ludźmi, że Jezus Chrystus przyjdzie ponownie, to po prostu cię wyśmieją. Man will das nicht wahrhaben. Człowiek nie chce tego postrzegać w ogóle, że to tak jest. Dieser Knecht sagt nicht so viel. Ten sługa tu nie posuwa się tak daleko. Der spricht sowieso nicht mit seinem Mund. W ogóle nie mówi swoimi ustami. Der sagt das nur in seinem Herzen. On mówi to tylko w swoim sercu. Und der ist ja der Herzenskundige, der sieht das sofort. Ale Pan nie potrzebuje wsłuchiwać się w to, co mówią usta. Pan widzi, co mówi serce. Der Herr beurteilt also auch die Gedanken, die Sinne des Herzens. On jest tym, który ocenia myśli i rozważania naszych serc. Und dieser Herzensgedanke hat Reaktionen. I ta myśl, która powstaje w sercu, 45. wiersz, ona ma swoje reakcje na zewnątrz. Die werden nach außen sichtbar. Po prostu to myślenie serca staje się widoczne na zewnątrz. Denn dieser Mann fängt auf einmal an, seine Knechte und Mägde zu schlagen. Bo ten człowiek z tych właśnie przemyśleń zaczyna bić sługi, służebnice, jeść i pić i upijać się. Er wird gewalttätig. Staje się po prostu człowiekiem przemocy i rozwiązłości. Ist das nach dem Charakter des Herrn? Czy to odpowiada rzeczywiście charakterowi Pana Jego? Kann auch niemals sein. Nigdy, przenigdy. Er isst und trinkt auch mit ihm. On je i pije, i upija się. Er hat Gemeinschaft mit der Welt, offensichtlich. Całkiem wyraźnie ma społeczność ze światem. Und er hält auch kein Maß, was das Trinken angeht. I nie zna miary w tych sprawach i dlatego jest napisane upija się. Man kann daran denken, dass er durch irgendwelche Gedanken völlig von der Lehre des Wortes Gottes abgezogen wird. Można widzieć wyraźnie w tym wierszu, że ten sługa przez różne myśli, jakie zagościły w jego sercu ze świata, został całkowicie odciągnięty od Słowa Bożego. Das muss das für den Herrn sein. Czymże to musiało być dla Pana? So ein Knecht zu erleben. Takiego sługę zobaczyć. Er, der vorher gesagt hat, ich bin bereit, in der Ewigkeit immer mich für euch einzusetzen, euch zu bedienen. Ten Pan, który po prostu dał zapewnienie, że w wieczności będzie sam usługiwał swoim sługom, on musi mieć takiego sługę. Und dann kommen die ernsten Verse. I dlatego bardzo poważne wiersze tutaj są zamieszczone. Der Herr kommt an einem Tag, an dem er nicht erwartet. Pan owego sługi przyjdzie w dniu, w którym tego nie oczekuje. Eine Stunde, die er nicht weiß. I o godzinie, której nie zna. Wird er in zwei Steinen ihm seinen Teil geben, mit den Ungetreuen. Usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. Kann ein Gläubiger wieder verloren gehen? Czy wierzący człowiek może powtórnie znaleźć się w stanie idącym na potępienie? Niemals. Nie, taka rzecz Wiele miejsc Słowa Bożego bardzo wyraźnie to potwierdza, że taka rzecz się nie stanie. Die bekannteste ist vielleicht Johannes 10, Vers 28. Może najbardziej znana jest Ewangelia Jana 10, 28. Was will der Herr uns zeigen? Ale co Pan tu chce nam pokazać? Dieser Knecht, ten sługa tu, ist ein Symbol für den Dienst, der getan wird im Reich Gottes. Ten sługa jest symbolicznym przedstawieniem zewnętrznej służby, jaka zostaje wykonana w obrębie Królestwa Bożego. Zuerst war alles gut und schön. Na początek tego królestwa wszystko było ładne i piękne. Widzimy to bardzo wyraźnie w dziejach apostolskich, jak wszyscy byli przepełnieni bojaźnią wobec Pana.
Und schließlich wird es immer schlechter. Ale rozwija się to ku złemu. Coraz dalej od Pana, coraz bardziej niewiernie. Was die Christenheit angeht, kennen wir das dort, der Sendschreiben an Laodicea. Jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, to widzimy, jak się sprawy rozwijają, aż do tego listu, który jest napisany do Laodycei w trzecim rozdziale. Tam mówi Pan, weil du nicht kalt oder warm bist. Ponieważ nie jesteś ani zimny, ani gorący, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Wypluję cię z moich ust. Der Zustand in der Christenheit wird am Ende dermaßen schlecht sein. Stan chrześcijaństwa będzie na koniec, przy przyjściu Pana, tak nędzny, dass der Jesus das Gericht über Babylon bringt. Offenbarung 17. Że Pan Jezus sprowadzi na niego sąd przeznaczony dla Babilonu. Aber auch, wir sind ja auf der Ebene des Reiches. Ale my również znajdujemy się na tej płaszczyźnie tego królestwa. Hat sich Israel dermaßen negativ entwickelt? Izrael do tego stopnia negatywnie negatywnie rozwinęły się w nim wszystkie sprawy. Dass sie den Antichristen, że ostatecznie zamiast Chrystusa przyjmują, mówi Słowo Boże, Antychrysta. Und bei dem Gericht der Lebendigen, Matthäus 25, werden diese das Todesurteil kommen. W sądzie opisanym w Mateusza, Ewangelii Mateusza 25, Pan Jezus zakończy tą sprawę jednoznacznym sądem na wieczność. Also diese Bilder fließen ineinander. A więc te obrazy, różne Słowa Bożego, one tutaj zespajają się. Parallelität. Równoległe myśli łączą się. Guter Anfang, schlechtes Ende. Dobry początek, zły koniec. Dennoch wird es immer. A mimo to zawsze Pan Jezus zwraca uwagę swoje oczy na wiernych, którzy w tych warunkach wytrwali. Dieser Abschnitt macht auch deutlich. I ten fragment Słowa Bożego, on nam uzmysławia to, dass treue Leute, że wierni ludzie neben den untreuen Leuten obok agieren werden. Nochmal. Der zweite Gedanke ist, dass treue Leute zeitgleich mit den Untreuen zusammen agieren werden. Was heißt agieren? Tätig sein. Aha, pokazuje ta myśl, że mianowicie będzie to czas, w którym będą aktywnie działać zarówno wierni, jak i niewierni ludzie. Ihr kennt das ja aus Apostelgeschichte 8. Znacie to przecież z Dziejów Apostolskich 8 na przykład. Simon der Zauberer wollte auch dabei sein bei den Glaubenden. Tam się pojawia Szymon Czarnoksiężnik, który po prostu nie był odrodzonym wierzącym człowiekiem, a jednak przeniknął między nich. Petrus musi sagen, du hast kein Zeit. Ale Piotr musi go zapewnić, już po chrzcie jego, mówiąc, nie masz żadnego działu ze mną. Der hatte nie wirklich Buße vor Gott getan. On nigdy naprawdę nie pokutował przed Bogiem. Und wir sehen auch ein anderes Bild, Judas Iskariot. I widzimy inny obraz, na przykład Judasza Iskariota. Ein Mann, der ganz nah bei dem Herrn Jesus war. Człowiek, który był tak blisko przy Panu Jezusie już tyle lat. 3,5 roku razem z Nim chleb. Zawsze był wśród uczniów, którzy mu towarzyszyli. On nigdy nie powiedział Panie Jezu. On nigdy nie powiedział Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Także i dzisiaj oznacza to dla nas, że w obrębie tego królestwa są ludzie niewierni. Oder auch in der Christenheit. Czy w chrześcijaństwie. Person, die eine innere Beziehung zu dem Herrn Jesus haben. Są osoby, które mają prawdziwą, żywą relację z Panem Jezusem. Solche, die keine innere Beziehung haben. Obok tych, którzy zewnętrznie mówią tak, ale wewnętrznie nie mają żadnego powiązania z Panem Jezusem. Der will uns mit diesem Abschnitt ermuntern. Pan Jezus chce nas jednak tym fragmentem Słowa Bożego podnieść na duchu. Wir sollen wachende und wartende Knechte sein. Mamy być tymi sługami, którzy są czujni i którzy oczekują. Und wir sollen arbeitende Knechte sein. I którzy pracują chętnie dla Pana. Zuerst kommt die Zuneigung. Najpierw ta skłonność ku niemu, serc. Und dann kommt erst der Dienst. A dopiero później służba. Der Dienst fließt aus der Zuneigung des Herzens. Bo prawdziwa służba dla Pana zawsze wypływa miłującego do serca. Wie gewaltig. Jakże wielka rzecz. Der ist an deiner und meiner Freude interessiert. Pan jest przecież jest zainteresowany tym,
żebyś ty i ja miał radość w sercu. Immer wieder sagt er glückselig. Wciąż na nowo mówi w tym fragmencie błogosławiony, błogosławiony. Er zeigt uns den Weg, wie man wirklich glücklich sein Weg gehen kann. On pokazuje nam drogę, jak na jakiej możemy naprawdę być szczęśliwymi ludźmi. Wollen wir uns ermuntern lassen durch das Wort des Herrn. Niech to słowo ono podnosi nas na duchu. Dass die Zuneigung zu ihm wächst. Aby ta skłonność naszych serc, szukająca Jego i miłująca Go, żeby wzrastała w nas. Dass er uns als wachende und wartende Knechte, aby On mógł nas zastać jako tych czujnych i czuwających. Aber auch als arbeitende Knechte, ale również jako tych, którzy chętnie pracują na Niego. Das wird unsere größte Glückseligkeit sein. To będzie naszą największą radością i błogosławieństwem. Die Freude mit ihm zu teilen. Aby dzielić Jego radość razem z nami.